Cześć wszystkim, jak się macie? Ja jestem Michał, aka Pomidorowy.pl, a was chcę zaprosić na nowy let's play na moim kanale Zagrajmy w... Zagrajmy w grę, która nie ma nazwy, bo jak widzicie na razie nie ma tutaj nic, co wskazywałoby na to, że byłaby jakakolwiek nazwa, tak więc jedyne co nam pozostaje to wybrać język polski, aczkolwiek zanim wybierzemy język polski, to myślę, że przyszedł czas na krótką synchronizację, tak więc uwaga. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Dokładnie tak, X i zapraszam do oglądania. EA Games. Już chyba widzicie, co to będzie, nie? Już chyba widzicie. Bardzo fajny, kurde, loading screen, nie powiem, że nie. There was nothing about the starry sky that night to suggest that strange and mysterious things would soon be happening. Hagrid, at last. And where did you get that motorbike? Borrowed it, Professor Dumbledore, sir. No problems, were there? No, sir. House was almost destroyed, but I got him out all right. Nestled in the bundle was a baby. Harry Potter, the boy who lived. For the next 11 years, Harry lived with his dreadful Aunt Petunia, Uncle Vernon, and Cousin Dudley, the Dursleys. Then, one day, he received a letter inviting him to attend Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Tak jest. Według intra, które przy okazji uwzględniło tutaj, że Harry mieszkał 11 lat u ciotki Petunii, wujka Venona oraz swojego kuzyna Dursleya. No to jak widzicie, to jest właśnie oto przedsmak historii Harry'ego Pottera. Gra, która wyszła w 2003 roku, jest ona swego rodzaju remake'iem i jest ona dobrym remake'iem swoją drogą. I dlaczego mi się coś takiego... Kurde, nie to chciałem zrobić. Aj, za szybko wcisnąłem. Chciałem coś w opcjach wyłączyć. Dobra tam, to trudno. Najwyżej się potem ogarnie to w trakcie rozgrywki, bo chyba będę mógł w trakcie rozgrywki do opcji wejść, tak mi się wydaje. Mogę się mylić oczywiście. Told you, didn't I, Harry? Told you was famous. Professor Quirrell. Harry, Professor Quirrell will be one of your teachers at Hogwarts. Potter, can't tell you how pleased I am to meet you. What sort of magic do you teach, Professor Quirrell? Defense against the dark arts. Not that you need it, eh, Potter? You'll be getting all your equipment, I suppose. I've got to pick up a new book on vampires myself. Must get on, lots to buy. Come on, Harry. Three up, two across. Right. Stand back, Harry. Welcome to Diagon Alley. Just your wand left from Ollivander's. Oh yeah, and I still haven't got your birthday present. Hello? Good afternoon. Ah, yes. Yes, yes. I thought I'd be seeing you soon, Harry Potter. You have your mother's eyes. It seems only yesterday she was in here herself, buying her first wand. 10¼ inches long, swishy, made of willow. Nice wand for charm work. Your father, on the other hand, favored a mahogany wand. Well, I say your father favored it.
It's really the wand that chooses the wizard, of course. Well now, Mr. Potter, let's get started, shall we? If you'll kindly follow me. Have a look around, Mr. Potter. When you find a wand you like, pick it up, and let's see if it likes you. No, w końcu możemy przejść już jakby do komentowania, ponieważ przypadkowo ja zeskipowałem, a chciałem coś fajnego w opcjach zobaczyć, więc kontynuując, jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera na PS2, to ta gra jest remake'iem Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego, ponieważ w przeciwieństwie do wersji na PC i na PS1 wyszła ona 2 lata później, czyli w 2003 roku i jest przez fanów uznana jako jedną z najlepszych wersji Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny i to będzie moje takie pierwsze playthrough na tym let's playu i sam wyrażę opinię, czy ta wersja jest w stanie przebić wersję na PC-ta i wersję na PS1, bo ja mogę odczuwać troszeczkę inaczej co i jak. Ta gra również wyszła na Xboxa oraz na GameCube, co warto oczywiście wspomnieć. I jest jedną z najbardziej dopracowanych wersji Harry'ego Pottera, ponieważ ona odzwierciedla wszystko z książki i z filmu, tak więc tu macie już doskonały przykład tego. Na przykład nie mieliśmy tego, że Harry, nie wiem, pojawił się na początku na ulicy Pokątnej, nie mieliśmy chociażby wyboru różdżki w wersji na PS1 i na PC, a wersja na PS2 nam to pokazuje, co jest oczywiście fajne. No, tutaj będziemy mieli oczywiście naszą przypominajkę. Ona nam będzie przypominała odnośnie takich rzeczy typowo tutorialowych. No i przy okazji będziemy mogli będziemy mogli przy okazji zobaczyć sobie folio magii, tak jak to było w każdej innej grze o Harrym Potterze. Dobra, zobaczmy, czy ja mogę wejść w opcję. Tak jest, chciałem wejść w opcje i chciałem przede wszystkim wibracje wyłączyć, ponieważ ja nie lubię wibracji. Dokładnie tak. Sterowanie miotłą to chyba zostawia normalne. Dobra, na razie idziemy dalej, na razie nic nie zapisujemy. Idziemy po prostu dalej. Tutaj mamy teraz wybór różdżki. Coś, co jest oczywiście też charakterystycznym elementem dla Harry'ego, ponieważ w wersji na PC i na PS1 nie mieliśmy czegoś takiego, już po prostu Harry miał swoją różdżkę. A tutaj mamy 3 różdżki do wyboru i ja wam pokażę jedną animację, co się stanie, kiedy złą różdżkę wybierzemy i animację, gdzie wybierzemy Ebony poprawną. Ebony and unicorn hair. 8.5 inches. Springing. Stand over there, on that platform, to try your wand. No to idziemy stanąć na platformę. Goodness, definitely not. Wielkie nieba, zdecydowanie nie. I tutaj już się oczywiście muzyka włączyła z storybooka, czyli wiecie, z tej książki, która opowiada nam fabułę. Ebony and unicorn hair. 8.5 inches. Spring. Dobra, i teraz wybraliśmy właściwą różdżkę i po prostu podejdźmy do tej platformy, żeby nie było. Coś źle zrobiłem chyba. Tak, coś źle zrobiłem definitywnie, ponieważ coś tutaj jest nie tak. Źle stanąłem chyba. Beechwood and Dragon Heartstring. 9 inch. W ogóle ciekawy glitch jest z tą wersją gry, ponieważ z tego, co ja się dowiedziałem z Let's Play Asa Bulby i ogólnie z Let's Play takich zagranicznych, tylko czekajcie, zmniejszę sobie kamerkę trochę. O, tak. Dowiedziałem się, że w tej wersji gry jest glitch ze 100%, czyli po prostu gra ci nie przyznaje równo 100%, tylko maksymalnie 88% bodajże, coś takiego. Tak więc, no ciekawa sprawa. No, definitely not. A, to jednak nie tą wybrałem różdżkę. No proszę, myślałem, że tą wybrałem. Czyli chyba ta właściwa różdżka jest gdzie indziej w takim razie.
Aż Harry kiwa głową na nie. My już i tak wystarczająco zdemolowaliśmy ten sklep Ollivandera. Ej, no co to miało być, halo? W ogóle porozmawiamy jeszcze z nim. No dobrze, wybierzemy inną, panie kurde Ollivanderze. Unicorn hair. 8.5 inches. Springy. No i proszę cię, już wybierz tą dokładną różdżkę, Harry, i weź stań na tą platformę. Holly and Phoenix feather. 11 inches. Nice and supple. Nareszcie. Nareszcie dobrą wybraliśmy. Dobrze. Dobrze, dobrze. Curious. How very curious. Sorry, but what's curious? I remember every wand I've ever sold, Mr. Potter. Every single wand. It so happens that the phoenix, whose tail feather is in your wand, gave another feather. Just one other. It is very curious indeed that you should be destined for this wand. When its brother. Why, its brother gave you that scar. Yes. Curious indeed how these things happen. The wand chooses the wizard, remember? I think we must expect great things from you, Mr. Potter. After all, he who must not be named did great thing. Terrible, yes, but great. Chyba wiemy, o kogo chodzi. Please retrieve the spell book that lies beyond. It will prove most valuable in all that lies ahead. Over here, Mr. Potter. Niech twoja różdżka wybierze cię w sklepie Ollivandera, to już mamy zaliczone. Zdobądź księgę zaklęcia Flipendo, czyli nasz pierwszy czar, innymi słowy. Swoją drogą, dla osób ciekawych, to będzie już ostatni kamień filozoficzny, którego będę ogrywał na moim kanale. Nie liczcie na to, że zrobię let's play z wersji na Game Boya Advance, czy wersji na Game Boy Color, bo po prostu za tymi wersjami za bardzo nie przepadam. Dobrze, tutaj widzę, że mamy radę, żeby zdobyć fasolki Bertiego Bota. Yuck! Earwax flavor! Swoją drogą, kolejna taka ciekawostka jest fajna... Fajna taka ciekawostka jest taka, że Harry w momencie, kiedy zdobywa fasolki, to mówi smak tych fasolek. Coś, czego nie było w żadnej innej wersji gry, tak więc... Uważam, że to jest fajne. Over here. Dobrze, panie Ollivanderze, zaraz do pana idziemy. Spokojnie, niech pan się tutaj nie piekli. Okej. Okay. Teraz musiałem sobie trochę kamerę odwrócić i uwaga teraz na te bolce. No, w sumie to ciężko nazwać to bolcami. Te na te beczki bujające się. Bo to chyba beczki są, co nie? Czekolada. Ej, no czekoladowe są dobre, ty, Harry. Tam nie narzek... Kurde... Nie strasz mnie, gościu. Dobrze, idź. Kawa. No kawa by cię rozbudziła w tym wypadku. Idź. Szybko no, idź. Dobrze. Mięta. Nawet nie chcielibyście wiedzieć, co ja przed chwilą przeczytałem. I to na pewno nie była mięta. Bo w głębi duszy coś innego przeczytałem. Tam są na dole fasolki.
Ja nie wiem, czy ja chcę je zdobywać na razie. Nie, myślę, że sobie odpuścimy wyjątkowo. Peppermint. Oh, bravo. Yes, indeed. Oh, very good. Well done, Mr. Potter. Once you learn some more powerful magic, you'll be able to cast more powerful Flipendo knockback jinxes. Rada. Harry nauczył się nowego zaklęcia, Flipendo. Możesz przypisać je do kwadrat, trójkąt lub kółko, po prostu naciskając teraz odpowiedni przycisk. Zaklęcia i wyposażenie można też przypisywać do przycisków na ekranie ekwipunku. Dziękuję za radę. Ja myślę, że sobie Flipendo byśmy przypisali na kwadrat. To myślę, że będzie dobry pomysł. Tak jest, na kwadracie, dokładnie. If you'd kindly follow me. Dobra, zaraz za tobą pójdziemy, gościu. Jedną rzecz po prostu chciałem zrobić, tak jedną rzecz, żeby powiedzmy zobaczyć co i jak. Tak więc dobra, cieszę się, fajnie, że udało nam się zdobyć nasz pierwszy czar. I teraz otwórzmy sobie drzwiczki. Nie jest to co prawda animacja taka jak w wersji na PS1, ale zawsze coś. Przynajmniej mamy animację, że Harry pcha te drzwi. Rada, niektóre obiekty jak na przykład szklane słoje można rozbijać zaklęciem Flipendo w celu zdobywania nagród lub odsłaniania przełączników. Okej, dobra. Tutaj gdzieś z tego co się orientuję z Let's Playa Semulby był sekret. Ja ten sekret chcę znaleźć. Grass flavor. Z tego co pamiętam on tutaj był. Tutaj była chyba karta kolekcjonerska. Z tego co dobrze pamiętam. Rada, wypatruj złotych kufrów, ponieważ zawierają one cenne nagrody, czyli karta kolekcjonerska. Innymi słowy. A wizard card! Karta czarodziejów, no w sumie też racja. Felix Summerby, 1447-1508. Twórca zaklęcia rozweselającego. No. Okej, okay, spoko. Tyle ode mnie, pozdro 600. To chciałem zobaczyć, możemy sobie stąd iść. Swoją drogą... Zobaczymy, może nam się uda zrobić tę gierkę na 88%. Ja niestety tej części nie znam za bardzo, w sensie nie znam się za bardzo na tej części. Więc może mi się nawet nie udać zdobyć tych 88%, bo no niestety, tak jak mówię, ja w tej... wersję gry bardzo mało razy grałem, praktycznie w ogóle. Najwięcej zagrywałem się w wersję na PS1, no i później wersja na PC-ta. Tak więc zobaczymy jak nam pójdzie. I co tutaj teraz trzeba zrobić, żeby te drzwiczki odblokować? Coś trzeba było zrobić. Tylko pytanie... A, dobra, chyba jeszcze słoiczek rozwalić. Tak jest. Okej. Okay. Rozwaliliśmy słoik i teraz... Dokładnie tak. Mamy odblokowane teraz drzwiczki, więc możemy sobie stąd iść. These three large shields on the far wall can be flipped using your Flipendo knockback jinx. Flip them in the correct order. Ta rada, aby wycelować w obiekt, naciśnij przycisk celowania R1. Jeśli w danym miejscu jest więcej celów, możesz przełączyć się między nimi kolejnymi naciśnięciami przycisku celowania. Okej. Okay. Tak więc
Dobra, więc już wiem co i jak. Nie ten. Sometimes the answer to the question is right in front of you. Nie ten. Ten, Harry. Ten do góry. Ten, dokładnie tak. Dokładnie tak. I dokładnie tak. Before continuing, it may be wise to collect the folio brutae. No może i byłoby rozsądnie, no ale wiesz. Rada. To jest folio bruti. Księga bestii. Ta księga zawiera nazwy i wizerunki wszystkich stworzeń, które napotkasz podczas swych przygód. Folio bruti pozwala ci poznać ich mocne i słabe strony. Chochliki. Czasami mylone są z wróżkami. Są podobnego wzrostu i również mają niewybredne poczucie humoru. Chochliki są jednak bardziej zjadliwe. Zjadliwe? Dobre to jest słowo? I należy je ogłuszać zaklęciem flipendo, a następnie podnieść i wrzucić do nory. Podobnie jak gnomy albo do klatki. Dobra, to by było na tyle. Coś mamy dalej? Na razie tylko tyle, czyli póki co zaczynamy od strony czwartej. A coś na stronie pierwszej było? Nie, raczej wątpię. Tak jest, czyli zaczynamy po prostu od chochlików. No to będzie niezła zabawa. W takim bądź razie.